Wracając do Księgi Przysłów do 18 rozdziału, o tym, że co wychodzi z naszych ust jest albo życiem, albo śmiercią, w praktyczny sposób wygląda to też tak, że z naszych ust każde słowo, które wypowiadamy, jest albo błogosławieństwem, albo przekleństwem, że nie ma czegoś takiego, patrząc tak wprost na Biblię, jak neutralne słowo. Bo ono albo sprawia, że ktoś jest pobłogosławiony, czuje się dobrze, czuje się pozytywnie, czuje się jakoś zbudowany, albo będzie czuł się. Pominięty, zgorszony, i tak dalej, i tak dalej. Więc my musimy rozeznawać, czy słowo, które chcę wypowiedzieć, bo często mamy pewien bodziec, bodźcem są emocje, coś się stanie i mam bodziec, i znowu, co z tym bodźcem zrobisz? Czy użyjesz pozytywnie czy negatywnie? Jedziesz sobie samochodem w środku dnia, są korki, ktoś ci zajedzie drogę, masz bodziec. Pobłogosławić go czy nie? ja mam taki nawyk, sam sobie go wypracowałem. Ktoś mi zajedzie drogę i to sobie pomyślałem, widocznie potrzebował dzisiaj mojego błogosławieństwa. Więc błogosławię cię, goście. Jeszcze ci pomacham i się uśmiechnę. I uczyć się błogosławić, w momencie, kiedy ci się nie chce błogosławić, a wręcz przeciwnie, byś gościa po prostu przeorał, jak się da, to jest nauka życia w Królestwie Bożym. To jest teoria, życie jest praktyką. I teraz, kiedy decydujemy się wypowiadać słowa życia, będziemy otoczeni życiem, to co powiedziałem wcześniej. Jeśli decydujemy się na wypowiadanie słów śmierci, słów złych, będziemy otaczać się duchami, które w tym klimacie się dobrze czują. Nie wiem, czy znacie, kojarzycie, była taka bajka Władców much. Głupia, że hej, ale była. Co było kiedyś dla mnie wielkim odkryciem? Jak grzebałem sobie tak po Biblii, czytałem komentarze, gdzieś tam Stary Testament, bo to, bo to w, którym, w którejś księdze było, nie pamiętam dokładnie w której. I było napisane coś o, o diable i był komentarz. I w komentarzu było napisane, że jednym z imion diabła, wiecie co jest? Władca much. Więc ktoś zrobił tą bajkę albo niecelowo, albo celowo, znając życie pewnie trochę bardziej celowo. I dla mnie ten obraz jest genialny w tym, o czym mówimy teraz, że on jest władcą much, bo mucha do czego leci? Ktoś to powiedzieć głośno? Żartuję. No, wiecie, gdzie leci. I teraz jaki to jest obraz duchowej rzeczywistości? Jeśli wypowiadasz słowa śmierci? co to są za słowa? Plotki, obgadywanie, narzekanie, to jesteśmy mistrzami świata w tym. Ciągle narzekasz, bo ciągle mogłoby być lepiej, i tak dalej, i tak dalej. Negatywizm, który wypływa z naszych ust, sprawia, że dla demonów, które są jak muchy, pachniesz jak wiesz co. I zgadnij, ile czasu im zajmie, żeby do ciebie dofrunąć. To jest moment. Więc my w duchowej rzeczywistości, święty Paweł też o tym pisze, że wydajemy pewną duchową woń. W duchowej rzeczywistości jest coś takiego jak duchowy zapach. I czasami yy, znam ludzi, to też mistycy o tym pisali, też ludzie głębokiej modlitwy, że nawet podczas modlitwy uwielbienia czasami były wyczuwalne zapachy. Że niebo ma też zapachy. Bóg ma zapach, który jest piękny. Ale kiedy. Żyjemy w innych zasadach tego starego królestwa, kiedy nasze słowa wypowiadają, czy z naszych ust wychodzą słowa, które są negatywne. To jest jak jeden wielki odór, do którego zlatują się muchy. Dlatego diabeł jest władcą much. Dla mnie to się zgrało w jeden, słuchajcie, obrazek. I to jest bardzo obrazowe, i myślę, że ten obrazek zapamiętacie, bo lubimy obrazki. Także. Jeśli nie chcesz w duchowej rzeczywistości śmierdzieć, już powiem tak wprost, to zacznij wypowiadać słowa życia. Zacznij błogosławić, zacznij mówić pozytywne rzeczy. Zacznij chwalić Boga, dziękować Mu do innych osób, nawet do tych, do których przywykłaś, czy przywykłeś do tego, żeby mówić złe rzeczy czy nie za bardzo ich lubisz. Powiedz coś dobrego, bo to sprawi, że za tą twoją akcją będzie jakaś reakcja. To, co wypowiadasz, to do ciebie wróci. To nie jest jakieś magiczne myślenie, to jest po prostu duchowa zasada, że to, co siejesz, to będziesz zbierał, jeszcze raz to powiem. I Izraelici popełnili błąd. Bóg chciał ich wyprowadzić na wolność. Bóg chciał ich pobłogosławić. Bóg chciał, żeby oni weszli w coś, do czego byli wezwani i powołani od początku. Bóg nie wyprowadził Izraelitów. Z niewoli, Dlatego, żeby po prostu ich tam zabić na pustyni. To było bez sensu. Ale oni nie doszli do celu swojej wędrówki. Dlaczego? Bo zgrzeszyli językiem. Nie weszli do ziemi obiecanej, ponieważ zaczęli szemrać przeciwko Bogu i przeciwko człowiekowi, którego on wybrał. I to jest znowu tak ważna rzecz. Ja uczę tego w mojej wspólnocie, ludzi, z którymi przebywam, nigdy. Mówię, nie wypowiadaj słów negatywnych, czy nie przeklinaj szczególnie publicznie ludzi, którzy służą Bogu, nawet jeśli nie rozumiesz, dlaczego zachowują się tak, albo inaczej, albo zrobili to tak, albo w inny sposób. Nawet jak tego nie rozumiesz, dlaczego? Bo jeśli się okaże, że za tą osobą stoi Bóg, a ty tego nie zrozumiałeś, to Bóg postawi się i wstawi się za tą osobą i to będzie wstawiennictwo wbrew Tobie i przeciwko Tobie, żebyś czasem z rykoszetu nie dostał. I to jest coś, co powiedziałem Wam wcześniej. Bóg się wstawił za Mojżeszem i Bóg, i to była propozycja Boga. Ja mówię, nie przyznaj się już do tych ludzi. Bóg mówi do, do Mojżesza, a Mojżesz się zaczął za nich modlić. Powiedział, Boże, odpuść. No, jak to będzie wyglądało, że co, wyprowadziłeś ich i teraz oni tu umrą? No i Bóg się zgodził. Ale to była reakcja Boga, na oskarżenie, które było wycelowane w człowieka, którego on sobie wcześniej już przygotowywał, tego, którego namaścił, tego, którego posłał, jeśli człowiek jest namaszczony Duchem Świętym, jeśli człowiek jest wybrany przez Boga i ktoś zaczyna występować przeciwko niemu, szczególnie jeśli robi to publicznie. Ja się boję o takie osoby, bo znam historię, że takie życia kończyły się chorobami psychicznymi. Przed wczesną śmiercią, nie dlatego, że Bóg jest jakimś niszczycielem albo złym, złym Bogiem, tylko dlatego, że to są znowu duchowe prawa. Występowanie przeciwko namaszczonym osobom jest występowaniem przeciwko Bogu. To nie znaczy, że będą bezgrzeszne, bezbłędne, wszyscy jesteśmy ludźmi, ale jeśli Bóg się z kimś wstawia, to trzeba ich błogosławić. Tak samo dzisiaj jest, wiecie, z Izraelem, bo to jest temat na bieżąco. Izrael nigdy nie przestał być głównym wybranym narodem Boga. Nigdy. I to nie znaczy, że musisz teraz ze swoich ulubionych krajów wybrać, że Izrael będzie Twoim ulubionym krajem, albo Żydzi będą Twoimi ulubionymi ludźmi na świecie. Nie chodzi o to. Tylko jedną z pierwszych rzeczy, których ja się musiałem nawrócić i za które poleciałem szybko do konfesjonału, kiedy to zrozumiałem, to z tego, że miałem, na przykład, lubiłem żarty jakieś takie, wiecie, o Żydach. I wiedziałem, że to jest strzał przeciwko Bogu. I jak się opamiętałem, to do dzisiaj dziękuję Bogu, że się za nich modlę i ich błogosławię. Mogę się nie zgadzać, mogę nie do końca teraz mówić, że wszystko jest super, ale ja ich błogosławię i nie pozwolę sobie nigdy powiedzieć złego słowa przeciwko nim. Bo to będzie z korzyścią dla mnie, dla mojej wspólnoty, dla ludzi, którzy są wokół mnie. Tak samo ja też mam wielu ludzi, którzy występują przeciwko tym, których wiem, że Bóg prowadzi. Kiedyś zadzwonił do mnie mój przyjaciel z Krakowa, opowiadałem tę historię wiele razy, wszyscy ją bardzo lubią, ale nie była taka śmieszna na początku, bo dzwoni do mnie mój przyjaciel z Krakowa, prowadzi jedną z takich też wspólnot podobnych do, moje, do mojej i mówi, Marcin, takim trochę smutnym głosem, ty, a groził ci ktoś kiedyś za to, co robisz? Mówię, co, co to za pytanie w ogóle, jak to, że grozi? No nie lubią mnie, tam gadają, na forach obsmarowują, strony internetowe tworzą. I tak dalej, ale grozić to mi chyba nikt nie groził. A czemu pytasz? Mówi, bo dostałem maila. Mówi, co w tym mailu dostałeś? Mówi, to było takie zdanie, mniej więcej brzmiało: jak nie przestaniesz robić tego, co robisz, to ja wiem, jak się takimi ludźmi mam zająć. Więc to można było na prokuraturę, na prokuraturę zgłosić, bo to brzmiało jak groźba. Ja mówię do niego: Karol, uspokój się, Błogosław go. Zobaczysz, Pan Bóg się za tobą wstawi. Ty jesteś człowiekiem, który mu służy, robisz to, do czego Bóg cię wezwał. Bóg się za tobą wstawi. było łatwo, bo to nie do mnie. Wiecie, o mnie chodziło, ale, ale tak mu powiedziałem, bo wierzę w to, co, to, co mówię teraz. I on ja mówi, dobra, no będę próbował jakoś tam, uspokoiłem go na chwilę. Dzwoni po dwóch tygodniach szczęśliwy. I mówię co? Mówię, muszę ci coś powiedzieć, Marcin. Ten gość napisał do mnie znowu. Wili, co ci napisał? No przeprosił mnie. Mówi, jak to cię przeprosił? I napisał: Przepraszam, panie Karolu, bo ja się pomyliłem, bo tego maila to chciałem wysłać do Marcina Zielińskiego. <laughs> <laughs> Więc chybił. Więc widzicie, jaką mam codzienność. No i takich to nie brakuje.